Jak wygląda takie wyjście na event? Długo czasu się musisz szykować? Zazwyczaj stawiam na delikatność, jeżeli idę gdzieś sama, bez pomocy wszelkich makijażystek, charakteryzatorek i mi to zajmuje naprawdę niedużo czasu, bo po prostu lekko się maluję, uczeszę się, tak założę strój wybrany dzień wcześniej lub dwa dni wcześniej i po prostu wychodzę, tak żeby nie być też taką zbyt wymalowaną, zbyt taką, nie wiem, taką zbyt ciężką. O. Taką zbyt ciężką. Mi się właśnie ostatnio wydało, że na ostatnim evencie w Zakopanem byłaś już taka kobieca i fani też to potwierdzili, bo w tej czarnej stylizacji już wyglądałaś już tak bardzo kobieco. Czy tu już jest właśnie taka przemiana w tobie, że ty z tej dziewczynki małej Zosi stajesz się kobietą? Na pewno wyglądałam na bardziej wysoką, ale no wiadomo, nie lubię takiego stwierdzenia, że ja się zmieniam od tak z Zosi na dorosłą kobietę. To jest proces. Jakby poza tym nie jestem Zosią, tylko jestem sobą i zawsze byłam sobą i dorastam jak wszyscy. Mam tyle lat, ile mam i to nie będzie jakby coś od wstrzyknięcia palcem, tylko to jest długotrwały proces.